I może rzeczywiście jeszcze raz rozmowa na temat kultury i to nie tylko strukturalnie, ale też merytorycznie, to jest też bardzo ważne. Wszystkim nam się przyda. Gościem ostatniego posiedzenia Komisji Kultury był Artur Celiński z Respubliki, który na zlecenie Wydziału Kultury i Turystyki 2 lata temu przeprowadził badania DNA miasta. Przypomnijmy, że według raportu, pomimo tego, że jesteśmy 3. miastem w Polsce, które wydaje najwięcej pieniędzy na kulturę i mamy 10 ośrodków kulturalnych, to aż 54% mieszkańców Jeleniej Góry jest niezadowolona z prezentowanej przez nich oferty. Dlaczego więc jest tak źle, skoro mogło być tak dobrze? Pamiętajmy o tym, że to duża liczba instytucji kultury wynika z historii miasta, z jego kształtowania. Tak? Te instytucje nie były tworzone ad hoc, one jakby są też pełnią rolę lokalnych centrów, mają trochę też inną rolę. W związku z tym ta liczba jest duża, ale to ma swoje uzasadnienie. Mówimy o tym, że też można zastanowić się nad zmianą struktury tej instytucji, połączyć podobne instytucje, zastanowić się nad spółdzielniem kadry, po to, żeby jeszcze lepiej jakby tworzyć ofertę kulturalną dla mieszkańców. Czy to będzie 9 instytucji, 7 czy 5, to już jakby nie chodzi o to, to nie jest końcowe. Końcowy efekt jest taki, żeby zastanowić się, jakiego dzisiaj rodzaju wyzwania mamy w Jeleniej Górze. Na przykład problem wciąż pozostaje otwarty z NGO-sami, których nie ma. No i pytanie, skąd się mają wziąć twórcy, którzy będą chcieli w ten sposób pracować. Znaczy, to też wymaga pieniędzy. Rzeczywiście organizacji pozarządowych w Jeleniej Górze jest jak na lekarstwo. A to właśnie trzeci sektor skupia się na działalności publicznej. Od jakiegoś czasu radni i prezydent miasta okopali się na swoich stanowiskach połączenia domów kultury. Pan prezydent kilka lat temu rozpoczął tego typu pracę. Zlecił audyt firmie zewnętrznej, która miała dokonać analizy jednostek kultury w Jeleniej Górze. Później w momencie, kiedy przyszło do rozwiązań, kiedy my, znając jakby rozwiązania, które są proponowane w tym audycie, zaproponowaliśmy panu prezydentowi konkretne rozwiązania, które mogą sprawić, że nastąpi optymalizacja kosztów w jeleniogórskiej kulturze. Tak, połączenie jednostek, organizowanie większych imprez, bardziej prestiżowych, przesunięcie środków z imprez małych na imprezy większe, przy jednoczesnym nieruszaniu działalności podstawowej, bo to oczywiście trwać musi. Chodzi głównie o imprezy w tym wypadku i sprawy organizacyjne i sprawy kosztów organizacji kultury. Pan prezydent w tym momencie nie był zainteresowany tą rozmową. Wręcz mieliśmy wrażenie, że jakby odsuwa ten temat, mimo że sam go zainicjował, więc sytuacja jest trochę dziwna. No w tej chwili wracamy do rozmów, mam nadzieję, że będą jakieś konstruktywne rozwiązania z tym związane. No to sprawa jest prosta, no, żeby się rozprawiać, jest po prostu delikatna. To znaczy, no, to kultura to nie tona betonu, którą się przelewa z miejsca w miejsce i to tak naprawdę nie ma znaczenia, w którym miejscu ona jest. Natomiast no, trzeba by się zastanowić, czy ta sieć instytucji kultury powinna być zachowana, czy nie, i jednocześnie czynić to no, z taką troską o to, żeby no, jakaś działalność programowa nie upadła. Zaproponowałem rozwiązanie w formie uchwał Rady, mianowicie doszedłem do wniosku, że no, 4 instytucje w Jeleniej Górze, które mają podobny charakter, może nie merytoryczny, ale instytucjonalny, czyli 2 muzea, Muzeum Hauptmana i Muzeum Przyrodnicze, jak i Przystań Twórczą i Dom Kultury Muflon, spróbować połączyć w całość. To nie zostało przyjęte przez Radę. W tej chwili urodził się nowy pomysł pana przewodniczącego, no, znacznie szerszy i dalej idący, żeby no, połączyć. Znaczy, ja znam ten pomysł jakby to z deklaracji ustnych, nie? I zapewnienia, że klub PiS będzie go popierał. No, była mowa o wszystkich domach kultury w jeden dom kultury. Pomysły łączenia ośrodków kultury znajdują także przeciwników. Na pewno ważne jest to, żeby miasto miało odpowiednią ofertę. Niekoniecznie posunięcie administracyjne polegające na tym, że powstanie jedna czapa, jedna wielka instytucja, to jest rozwiązanie tego tematu. Myślę, że trzeba pytać mieszkańców o to, co chcą mieć blisko siebie, dla siebie, dla swoich dzieci, z czego będą chcieli korzystać. Dlatego takie rozwiązanie polegające na tym, aby papierowo skreślić kilka instytucji, nie uważam za rozwiązanie tematu. Jedno jest pewne, że bez zmian w działalności jeleniogórskiej kultury się nie obejdzie. Pytanie tylko, jak będą one głębokie?